Siema, z tej strony AgroRolnik TV i dzisiaj oto Wam pokazuję, jak zbudować bizona, bizona Z58. Chcieliście ten poradnik jako specjał? No to mata, kurna, tylko że dla Was się będzie to pewnie przyjemnie oglądać, a dla mnie będzie trudno to zbudować od nowa. Obym sobie poradził, widzowie. Jak widzicie, będę budował plus header też. Wszystko zbuduję. Mam nadzieję, że pod tym filmem będzie przynajmniej 60 łapek albo 50, no bo to będzie tak trudne dla mnie. Zaczynajmy, zostawcie łapkę, suba, wiecie. Za to, że już brakuje nas tylko 750 do 5000 subów. Lecimy. A więc na początek zbudujemy sobie podwozie. Łobozie, podwozie. Potrzebujemy jakichś takich malutkich kółek. Żeby potem nie było, powiedziałam kurczę. Bo tak powiedziałem. Przewrócił się telefon sorki. A więc potrzebujemy takich oto kółek. Bierzemy teraz taki element. Patrzcie, takie. Wczepiamy go. Może być to kwadratowe. Potrzebujemy taki klocek, wczepiamy go, no, 3 albo 4, już w zależności jak tam macie, wiecie. Bierzemy teraz taki klocek, 12 na 2 i wczepiacie go tak, coś w tym stylu. Bierzecie teraz 3 na 2 lub 4 na 2, lepiej byłoby 4 na 2 i wczepiacie go tutaj chyba. Czekajcie chwilę, zobaczę. Tak, wczepiacie go tak. Dalej idąc, macie taki klocek i taki i robicie chyba coś w tym stylu. Jeżeli pamiętam. Coś takiego chyba. Czekajcie, zobaczmy. Będzie wszystko pasować. Będzie. Więc potrzebujemy taki klocki, jak tu widzieliście, taki i taki, wsadzacie. Potem potrzebujemy tutaj takie 3 na 2. Kolejne 3 na 2 i zrobione. No i wczepiacie koło. I mamy podwozie od bizona. Można powiedzieć, że nawet traktor z tego by szło zrobić. Lecimy dalej. Teraz potrzebujemy takich oto części. Taką płytkę. I takie części. Robimy. To będzie taka podstawa kabiny. 2 na 1. Wczepiacie sobie tak o. Drugie z drugiej strony. A te wczepiacie po środku. Coś w tym stylu. Bierzecie sobie 6 na 1. Wczepiacie to pod spodem. Coś w tym stylu. Widzicie chyba sami. I teraz robicie sobie taką kierownicę prostą, czyli taki przesuwający się klocek, tu taki pojedynczy, żeby wcisnąć i kierownica. Chyba, że dacie sobie zwykłą taką kierownicę z Lego już zrobioną. Tutaj stawiacie ludzika, jeżeli macie. I światełka. Te światło możecie trochę lepiej zrobić, bo tak średnio dla mnie się podobają, ale no wiecie. Bizon ładny i tak. Chociaż tu można by byłoby jakieś klocki wcisnąć. Czyli mamy już to. Teraz zajmujemy się dachem. Teraz potrzebujecie takich części. Bierzecie taki oto element. Czepiacie do niego 4 na 2. Teraz bierzecie taki element, czyli 6 na 4, wczepiacie je tu. Teraz bierzecie 6 na 2, wczepiacie do tego białego, długiego elementu po środku. Dociskacie. No i teraz bierzecie 6 na 1 pojedynczo i wciskacie tutaj. Teraz bierzecie taki element. Do bizona idealnie pasuje moim zdaniem i wczepiacie go tu. I
wiecie, ktoś chce, może sobie tu światła dać. I teraz bierzecie takie 2 na 1 i wczepiacie do tego taką kropkę, jakby, no i przyczepiacie coś w tym stylu. Z jednej i z drugiej strony. No i teraz bierzecie kabinę, no i wczepiacie ją o tak. Już wam od boku pokazuję. O tak. Zabieram się za dalszą budowę. Teraz zabieramy się za budowę tyłu bizona. Więc tak, bierzecie taki szary 2 na 4, wczepiacie do niego 4 na 1. Bierzecie teraz taki element musi być, żeby ładnie wyglądał bizon. Wczepiacie 4 na 1, no i w tako. Teraz bierzecie 4 na 1 znowu tylko taki, wczepiacie. No i teraz bierzecie 4, 6 na 1, takich dużych, 4 aż potrzebujemy. I wsadzacie do tego klocka szarego, tak na róg i z drugiej strony tak samo. I teraz tutaj spod spód dodajemy kolejne szary. No chyba, że ktoś chce przerobić na sieczkarnię. I teraz to, co zrobiliśmy, wsadzamy tu. Taj chyba, czekajcie. Bo i nie. A nie, 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 chyba. Tak, 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 sorki, źle zrobiłem. Ten 4 na 1, ten mały trzeba usunąć. No i teraz można to tutaj wczepić. I tak to wygląda. I teraz taki płaski wsadzacie tutaj. Bierzecie taką płytkę, wsadzacie ją, no i dodajemy elementów ładności, bym powiedział. Takie coś robimy, żeby po prostu było ładne. No teraz to już nie pamiętam co i jak, powiem wam. Takie coś chyba. Czekajcie, zobaczę. Albo i nie takie coś. O, słuchajcie, to jest ciężka robota. Zobaczymy zaraz. Jednak źle zrobiłem i cofam się do tego momentu. Tutaj musicie wsadzić jednak ten 1 na 2. No i wsadzacie to, co zrobiliście o to. Albo jeszcze nie, 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 nie. Wsadzacie 4 na 2. I teraz wsadzacie chyba tak o 3 na 2. Znaczy 4 na 2 wsadzacie. Teraz taki zwykły. 1 na 4. I teraz to wsadzacie. I teraz te elementy upiększające. O. I jeszcze taki 4 na 1 wsadzacie tu. I teraz jest dobrze. Widzicie, jak się pomyliłem, ale to akurat mi ładnie wyszło. Przyznam ja. Jak wy, to nie wiem. No i się da wsadzić to. Widzimy się zaraz w kolejnej części. Potrzebujecie oto takich elementów. Bierzemy taką płytkę, już wam mówię, 4, 8 na 4. Bierzecie taki element, wsadzacie do tego taki element, z drugiej strony taki sam. Musiałam zrobić cięcie, dobra, macie takie coś. Teraz wsadzacie z jednej strony też 8 na 2, tak o. I z drugiej samo, też tak samo 8 na 2. Teraz bierzecie takie 4 na 1 i wczepiacie go o w tym miejscu. Z drugiej strony tak samo. Bierzecie 4 na 2 i wczepiacie tak o. Teraz z drugiej strony tak samo. Teraz
bierzecie, robicie takie coś, że bierzecie 2 na 1, wczepiacie go tam na końcu. I drugi. Najlepiej, żeby było czerwone, ale wiecie, jak to jest z tymi klockami. I teraz ten też powinien być 2 na 1, ale widzicie. Wczepiacie z drugiej strony tak samo. No i mamy już kolejną rzecz gotową. Już wam nawet, w sumie już trzeba to zrobić. Bierzemy tą część, co wcześniej zrobiliście i wczepiamy ją tu. Ale wczepiacie ją, patrzcie, żeby na dwa study, te jeden i drugi, dotąd wczepiacie. Czyli jeden i dwa. I bizon już jakoś zaczyna wyglądać, powiem wam. Już możemy nawet zamontować chyba to. Czekajcie, zobaczmy. Więc tak, będzie tak. Czekajcie, jednak wymontujemy ten element. Coś żebym zmieszał, ale wiecie, można zamontować dalej. Montujemy, bo wszystko będzie wyglądać tak samo. Ten klocek sam teraz wyjmujemy. I macie to samo. Jest to samo, tylko że jakoś lekko bizona skróciłem tak naprawdę. W ogóle nie zmienia wyglądu jego. Zabieramy się za główną część. Potrzebujemy takich oto elementów. I teraz robimy silnik. Bierzecie takie coś, wczepiacie jeden element tak, drugi element tak i teraz takie kropki. Bierzecie najlepiej 2 na 2, 4 na 2 jakieś i drugie na to. Już takie coś. A teraz bierzemy, wczepiamy tutaj 4 na 1. Mamy silnik. Potrzebujemy teraz takich elementów. Budujemy klapę. Bierzemy taki daszek. Wczepiamy do tego taki daszek. Bierzemy drugi z drugiej strony. Mamy coś takiego. Teraz bierzecie taki element. Wczepiacie go tu. Teraz bierzecie taki. Wczepiacie tu. Taki z drugiej strony. I taki, tylko że mam te dwa połączone z jakiegoś zestawu, nie wiem, pewnie nawet nie Lego. I takie coś. Teraz bierzecie ten wasz silnik. Wczepiacie go w taki sposób. Patrzcie. O, tak o. Wszystko, żeby tu się połączyło. Już zostało nam tylko boki. I teraz patrzcie, jeszcze ja tutaj wsadzam tego taką, nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem jak to się nazywa, ale żeby był bizon bardziej dociążony. Ja to wsadzam. Takie coś. Dobra, więc teraz bierzemy taki oto element, wczepiacie go tak. I z drugiej strony też tak. To jest tak naprawdę obojętne, co wsadzicie tutaj. No i teraz już nam zostaje tylko rura, ale najpierw złączymy całego bizona. Zdejmujemy dach. Bierzemy ten główny element. No i wsadzacie. W taki oto tutaj sposób. Wciskacie, żeby się docisnęło. Ludzik z powrotem. Kabina. A sorki, tutaj patrzcie, jeszcze w kabinie źle zrobiłem, bo to jedno w bok powinno być. O. Jedno w bok. Takie coś. I teraz wczepiacie kabinę. O, coś mi wyszło to. Czekajcie chwilę. Widzicie, tak to jest, jak ja buduję jakieś większe zestawy. Musimy usunąć tamte elementy, bo coś zrobiłem źle. No i trudno, musimy tak wczepić.
Ale tak widzą dalej dobrze wygląda. Wczepiamy. No i mamy już takie coś. Teraz te boki wczepiamy tak w to tako i do góry ciśniemy. Z drugiej strony. Ajajaj. No i wczepiony. I to można powiedzieć, że już będzie za chwilę gotowy. Jeszcze tylko zrobić rurę. Potrzebujecie takie elementy. Bierzecie taki klocek zginający się najlepiej. I wczepiacie tak, takiego z tą dziurkami po bokach. Bierzecie drugiego i wczepiacie go tak. Bierzecie tego kratkę, wczepiacie tak, a te czerwone po bokach. A rurę wsadzacie w to. A do bizonu jeszcze dodajecie taki element tutaj, jakikolwiek. No i rura zamontowana. Wiecie, można było to prościej zrobić, ale no, zrobicie sobie jak chcecie. Ktoś będzie budował. Dobra, więc header to już nie na ten odcinek, już i tak wyszedł 16 minut, także zostaw łapkę, następny odcinek to pewnie będzie budowanie headeru. No to zostaw ta łapkę, mały fail, hashtag fail w komentarzu, no i widzimy się w kolejnym. Siemka.